Kryptowaluty, wiadomości dnia. Powołując się na SEC, DogFon usunął 10 tysięcy bitcoinów zaraz po upadku Terry. OpenSea wdraża 0% opłat, aby pozyskać bazę nowych użytkowników NFT z utraconą na rzecz Blur NFT, który przewyższył OpenSea w dziennym wolumenie transakcji. Nowy raport pokazuje, że Binance przeniósł ponad 400 milionów dolarów ze swojego niezależnego amerykańskiego partnera do firmy handlowej zarządzanej przez dyrektora generalnego CZ. Japonia planuje rozpocząć pilotażowy program cyfrowej waluty banku centralnego CBDC w kwietniu tego roku. Program ma na celu włączenie prywatnych firm i przetestowanie modelu ekosystemu CBDC. Aplikacje do płacenia w kryptowalutach Vitrex i Visa rozszerzają swoją współpracę do 40 krajów. Użytkownicy Metamask mogą teraz kupować kryptowaluty bezpośrednio ze swoich portfeli.